Szanowni Państwo, mały wernisaż po raz pierwszy na płycie Nakielskiego Rynku, nagrywany i udostępniany w internecie. Od 21 grudnia 2020 roku na Nakielskim Rynku prezentujemy wystawę Boże Narodzenie na Krajnie. Wystawa, której autorami są Anna Sergot, która przygotowała całą warstwę opisową, warstwę tekstową, oraz Krzysztof Kamil Przygoda, który odpowiadał za warstwę graficzną, a więc i za projekt graficzny, za dobór fotografii, a także za wykonanie fotografii tych, które były do wystawy potrzebne. Wystawa powstała przy współpracy jeszcze z dwoma muzeami, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią oraz Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie. Oba te muzea udostępniły nam fotografie, a dodatkowo dzięki życzliwości pana Romana Skiby oraz pracowników Muzeum Kultury Ludowej w Osieku mogliśmy wykonać zdjęcia plenerowe i zdjęcia wnętrz chat, które ilustrują te części obrzędowości bożonarodzeniowej, które kiedyś w domach, w chatach wiejskich miały miejsce. Boże Narodzenie to nie tylko 24, 25 i 26 grudnia, ale to także okres Adwentu. Stąd prezentujemy na naszej wystawie właśnie całą obrzędowość związaną z Adwentem. Wspominamy świętą Barbarę, wspominamy świętego Mikołaja, a więc te dwie postaci bardzo ważne na samym początku Adwentu, a więc 4 i 6 grudnia. Pamiętajmy, że święta Barbara była patronką niebezpiecznych zawodów, a więc chociażby patronowała rybakom, nie tylko górnikom, ale także rybakom, a połów ryb był dość ważnym zajęciem na terenie krainy. Święty Mikołaj to oczywiście prezenty, święty Mikołaj będący biskupem, a więc tak też powinien się pojawiać i jeszcze obecnie, a nie przypadkiem jako czerwony krasnal znany z reklamy pewnego napoju. I najczęściej święty Mikołaj dzieciom dostarczał tylko drobne podarki i dostarczał do wyglancowanych, a więc do wyczyszczonych butów. To, co bardzo ważne, jeśli chodzi o okres Bożego Narodzenia, to to, że te święta wpisane są w pogańskie święta wieszczące początek nowego roku, w święta, które nazywano godami. I wiele tradycji to są tradycje pogańskie przerobione na potrzeby chrześcijaństwa. Same Boże Narodzenie było nacechowane, przepełnione ogromną ilością wróżb, które miały zwiastować szczęście, dobrobyt, które miały przynieść odpowiedzi na pytania, które nurtowały zarówno gospodarze, ale też i panny na wydaniu, które oczekiwały informacji o tym, kto będzie ich przyszłym mężem, ewentualnie skąd ten mąż będzie pochodził. Wróżono to, który z gospodarzy pierwszy zakończy żniwa. Starano się wywróżyć pogodę w każdym z poszczególnych miesięcy. I te oraz wiele, wiele innych informacji. Także to, co jedzono, jak przygotowywano potrawy, jak wyglądała Wigilia na dworze chłopskim, jak wyglądała Wigilia na dworze szlacheckim. Tego będziecie Państwo mogli się dowiedzieć z naszej wystawy, którą prezentujemy na Nakielskim Rynku. Serdecznie zapraszamy.